się czuje prezes klubu, który dwa razy wygrał w ćwierćfinałach i to jeszcze z Gorzowem? Czuję się dobrze, ale jestem bardzo zmęczony. Ten tydzień to naprawdę nerwówka. Nie mogłem sobie miejsca znaleźć ani w domu, ani w Zielonej Górze. Nawet na dwa dni wyjechałem na chwilę, bo jednak emocje były duże. Bardzo dużo sił i środków angażować przed sezonem, w trakcie sezonu i zakończyć sezon, nie mając wejścia do półfinałów, to trochę źle. Szczególnie kiedy jechaliśmy dwumecz z Gorzowem, to też jak gdyby potęguje doznania. No ale cóż, skład, budowa tego składu, te wszystkie plany, które mieliśmy przed sezonem i to, co robimy do tej pory przez ostatnie lata, dało nam wiarę i pokazało, że idziemy w dobrym kierunku, że ten skład jest optymalny, że możemy liczyć na każdego zawodnika. Jeżeli komuś się noga podwinie, to drugi go zastąpi. Nie mamy indywidualności, nie mamy żadnych gwiazdorów. Mamy równy skład i na tym chyba polega nasza siła. Urosła ta wiara w obronę mistrzowskiego tytułu? A do obrony jeszcze jest daleko. My patrzymy, co teraz dzieje się na meczu w Toruniu. Patrzymy, z kim będziemy jeździć i do każdego meczu będziemy się przygotowywać tak, jakbyśmy jechali o złoto. Dlatego jesteśmy w tym miejscu, a nie w innym.